Polsce sezon narciarski trwa około 4 miesiące, ale żeby się udał, intensywnie pracujemy nad tym przez okrągły rok. Naśnieżanie stoków stało się naturalną częścią działalności ośrodków narciarskich, a odpowiednie strategie śnieżenia pozwalają wykorzystać nawet nieliczne mroźne dni, by zbudować trwałą powłokę śnieżną. Naszej działalności od samego początku przyświeca jeden cel – być pionierem w produkcji światowej klasy systemów naśnieżających. Dążymy do zasilania śniegiem maksymalnej liczby stoków narciarskich w Polsce i poza jej granicami, dając ich użytkownikom najlepsze efekty naśnieżania. Wszystkie te cele udaje nam się realizować, a rozwiązania Super Snow można spotkać szusując zarówno w Europie, jak też w Kanadzie, USA, Turcji czy w Chinach. Sztuczne naśnieżanie realizowane jest poprzez rozpylanie mikrokropli, które w mroźnym powietrzu opadając zamieniają się w śnieg. Armatka śnieżna wyrzuca rozpyloną wodę pod ciśnieniem 40 bar, a dodatkowe dysze przyspieszają krystalizację wody, zamieniając ją w biały puch. Aby rozpocząć naśnieżanie, potrzebujemy chłodnej wody. Wodę dostarczamy do urządzeń naśnieżających pod dużym ciśnieniem, co realizowane jest przez zaawansowane pompownie oraz system rurociągów na stoku. Potrzebujemy również układów sterowania i zaawansowanej automatyki do zarządzania taką instalacją. Tu wchodzą do gry podzespoły Siemensa, o które opieramy szereg naszych rozwiązań. Kluczowe w naśnieżaniu są urządzenia robiące śnieg, którymi są armatki, lance i cały system do sterowania produkcją śniegu. A na koniec o wszystkim i tak decyduje pogoda, bo faktycznie to prognoza mówi nam, czy możemy śnieżyć. Jeżeli warunki mają być korzystne, uruchamiamy system określając, gdzie i jak realizowane będzie naśnieżanie. W rozwiązaniach, w których pompownie i zawory reguluje system automatyczny, pracownicy dozoru dobierają jedynie parametry i zakres działania urządzeń naśnieżających. W systemach nieautomatycznych ta praca musi być wykonywana przez ludzi i cały czas koordynowana. Urządzenia do naśnieżania pracują zwykle nocami, gdy temperatura jest najniższa, ale na niektórych stokach śnieg jest produkowany także w ciągu dnia. Od kwietnia do października prowadzimy prace serwisowe, zmiany i usprawnienia w systemach, rozbudowy instalacji lub wymiany zużytych elementów. Najbardziej intensywne naśnieżanie ma miejsce tuż przed sezonem, po to, aby jak najlepiej przygotować stoki. Później wykonywane jest już uzupełniająco w kolejnych oknach pogodowych. Naśnieżanie realizują lance i armatki zamocowane na stabilnych podstawach i podłączone do studni zasilających. Rozwiązanie to opiera się na automatyce, za którą stoi opracowany przez Super Snow Snowmatic. Komputerowy system do sterowania i kontroli wszystkich urządzeń oraz nadzoru nad procesem naśnieżania. System kontroluje takie parametry naśnieżania jak temperatura, przepływ i ciśnienie wody. Sprawdza temperaturę powietrza oraz parametry pracy zespołów i zasilania. Dba o regulację pracy pompowni i urządzeń naśnieżających. Rozwiązania automatyki bazujące na niezawodnych urządzeniach i oprogramowaniu Siemensa pozwalają w sposób pewny działać systemowi naśnieżania przez cały sezon. Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w kluczowych elementach systemu Super Snow, czyli w pompowniach i w armatkach naśnieżających. W tych ostatnich sterowniki z serii S7200 są sercem urządzenia. W oparciu o ich możliwości wykonywane są algorytmy obliczające, np. współczynnik jakości śniegu względem innych parametrów. Są też odpowiedzialne za inne istotne obszary, jak regulacja ciśnienia, monitorowanie parametrów czy kalkulacja przepływów. Z kolei w pompowniach urządzenia Siemensa odpowiadają za regulację zasilania i obsługę procesów pompowania według zaprogramowanych scenariuszy. Portfolio wykorzystywanych przez Super Snow produktów Siemensa obejmuje też układy łagodnego rozruchu oraz panele HMI. Zmiany klimatu powodują, że okno pogodowe pozwalające na wytwarzanie sztucznego śniegu jest często bardzo krótkie. Nasi inżynierowie optymalizują urządzenia pod kątem pracy w każdych warunkach. Głównie skupiają swoją uwagę na tych skrajnie trudnych wartościach temperatur oscylujących w okolicy 0 stopni Celsjusza, stanowiących granice możliwości wytwarzania sztucznego śniegu za pomocą armatek wentylatorowych. Dzięki temu, nawet gdy pogoda nie sprzyja, miłośnicy sportów zimowych nie muszą martwić się o to, czy stoki będą naśnieżone. Tam, gdzie wykorzystywane są rozwiązania Super Snow, nie będzie z tym problemu.